comme sont belles tes tentes, comme sont belles Israël, comme sont belles tes tentes, comme sont belles Israël, comme sont belles. Dla nas dzień jak każdy, Ewangelia, która przychodzi jak każdego dnia. A dla świętego Piotra była to Ewangelia wyjątkowa. Było to słowo, wydarzenie, które zmieniło totalnie jego życie. Bo przecież wypłynął na połów jak każdej nocy. Trudził się, ale powrócili z pustymi sieciami. Co to znaczyło dla nich? Pewnie głodówka. Pewnie pytania żony, dzieci, co będziemy jeść. W tym momencie wchodzi Chrystus. Trudno mi sobie wyobrazić, że Piotr od tak sobie słucha tylko Chrystusa, zauroczony. Przecież nie ma co jeść. Jest w jakiś sposób tragedia. To chyba rzadko się zdarzało, żeby nic nie złowić, nic nie sprzedać, nic nie przynieść do domu. Nawet dla siebie nic to nic. I teraz jest to idealna sytuacja, żeby słuchać mistrza. Owszem, że każe wypłynąć, ale myślę, że nawet kiedy słuchał Chrystusa, to gdzieś w tyle głowy miał to pytanie o ten chleb codzienny. Rozproszenia w modlitwie, rozproszenia w słuchaniu Słowa Bożego. I potem to niecodzienne zarządzenie, żeby wypłynąć na jezioro i zarzucić sieci. Buntuje się, to nie tak, nic żeśmy nie mówili, ale skoro mówisz. Więc coś do niego dotarło, pomimo niekorzystnej sytuacji do słuchania, pomimo rozproszeń, coś do niego doszło, coś kazało mu posłuchać tego słowa, wypłynąć. I teraz złapali tyle, że nie mogli tego sami przyciągnąć do brzegu. Więc znowu sytuacja niecodzienna. Pomagają im inni. I teraz co dalej? Chrystus każe im iść za sobą. Pełne sieci, jeszcze nie rozładowane. Iść za nim i poszli. Może inni, którzy im pomagali w tym wszystkim, ucieszyli się, no bo w końcu te ryby zostały dla nich. Tamci wariaci poszli w długą. Ryby nie mogą czekać, więc sami ten niecodzienny połów skonsumowali. Piotr poszedł. Poszedł, zostało wszystko. Poszedł za Chrystusem, ale niby wszystko porzucił. Ale widocznie 3 lata później, kiedy Chrystus już umarł, to wrócił do tej łódki, tak jak ona może w tym momencie została wyciągnięta na brzeg, czy przycumowana. Nikt ją nie rusza przez te 3 lata. Chodził za Chrystusem i teraz po śmierci Jego wróci z powrotem. Idę łowić ryby, idziemy i my z Tobą. Koło zatoczyło swój bieg. Powrócili do początku, znowu ryby i znowu to wydarzenie, że przychodzi ta tajemnicza postać i każe im wyruszyć. I Piotr nie rozpoznaje Chrystusa, ale ta sytuacja gdzieś się mu przypomina, może z sentymentu wypływa i to jest to, że rozpoznaje, że to jest ten, który 3 lata temu kazał mu wypłynąć. Historia dla nas, tylko historia dla świętego Piotra, to było to wydarzenie, które ciągle w nim żyło, to wydarzenie, które zapamiętał na całe życie, które było dla niego nośne. To nie była tylko jedna z Ewangelii, to nie było tylko jedno ze słów, które wypowiedział Chrystus. To było to słowo centralne. I to jest też motyw do zastanowienia, jakie ja mam te wydarzenia,
jaki ja mam ten moment dotknięcia Chrystusa, ten wyjątkowy, ten jedyny, kiedy poszedłem zostawiając, nawet jeśli nie zostawiłem do końca jak Piotr, że wróciłem do tego, ale gdzieś to wydarzenie tak mocno się wyryło w nim, że wrócił z powrotem do Chrystusa. Pomimo odejścia, pomimo grzechu, pomimo tych wszystkich słabości, wróci z powrotem do Chrystusa. Każdy z nas musi mieć to wydarzenie, być chrześcijaninem. To znaczy, mam tego typu, przynajmniej jedno podstawowe wydarzenie, gdzie Chrystus mnie dotknął, gdzie zawierzyłem, gdzie poszedłem. Może się zmagam, może upadam, może muszę powiedzieć dziś tak, jak Piotr: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, nie daję rady, spaprałem moje powołanie, odeszłem od Ciebie. Ale tak dzisiaj Chrystus powiedział do Piotra, tak powie po męce: czy kochasz? Pójdź za mną. Co Cię inni obchodzą nawet? Ty pójdź za mną. To jest to, do czego Chrystus dzisiaj mnie zaprasza. Jaka jest inna droga? To jest droga grzechu. To jest to, do czego się Piotr jakoś odwołuje. Odejdź ode mnie, jestem człowiekiem grzesznym. Że to jest głęboko w człowieku, od samego początku, od Adama. Odejdź ode mnie, albo ja ucieknę od Ciebie. Nie znoszę Twojej świętości, nie znoszę Twojej obecności w moim życiu. Ty mi przeszkadzasz w moim grzechu. Piotr się przełamał, poszedł za Chrystusem. Ale można się nie przełamać, jak Adam, uciec w krzaki. I nawet kiedy Pan Bóg woła, być głuchym: nie przeszkadzasz mi w moim grzechu. Ja chcę grzeszyć. Ja muszę Cię jak Nietzsche określić jako nieistniejącego, jako Boga martwego. Że ja cię sam zabijam, bo chcę grzeszyć. Dzisiaj święty Paweł mówi, że zostaliśmy wyrwani z ciemności, aby uczestniczyć w świetle Bożym. To jest to słowo, o którym prolog mówi, że światłość przyszła, a ludzie go nie przyjęli. Bo bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki. Święty Hieronim w swoim komentarzu mówi o tym, że to, co robi Piotr, to jest to, żeby wyciągać ludzi z tej ciemności, te ryby, które żyją głęboko w ciemności, żeby je wyciągać do innego światła, do światła dziennego, żeby je wyciągać na zewnątrz, żeby tam mogły iść, żyć tym innym życiem. Życiem, które jest życiem nienaturalnym. Ryba powinna żyć w wodzie, a ta ryba jest wyciągnięta, żeby żyć innym życiem, życiem wbrew naturze ryby. I tak jest też to powołanie, które my mamy, powołanie do Kościoła. Żyć inaczej, aniżeli żyje natura. Natura, która się domaga teraz grzechu, postawienia na grzech, trzymania się grzechu. To jest moja natura słaba. Odejdź ode mnie, bo jestem słaby. A Chrystus przychodzi do mnie, chce mnie powołać, chce mnie zabrać, chce mnie pociągnąć do siebie. Chrystus, który dzisiaj przychodzi do mnie, przychodzi jako ten Chrystus ostateczny, ten, który umarł i zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia. Dzisiaj mogę wrócić do świeżości początku. Dzisiaj mogę Go prosić o to: nie odchodź ode mnie, jestem grzeszny, nie odchodź ode mnie. Po to przychodzisz, żeby mnie porwać ze sobą. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami tak woła do oblubieńca, tak się modli: pociągnij mnie ze sobą, pobiegnijmy. Nie chcę od Ciebie odchodzić, mimo grzechu. Jestem czarna od grzechu, jak to tłumaczyli ojcowie, to słowo oblubienica sobie. Jestem czarna, ale Ty mnie możesz oczyścić. Jestem czarna, ale piękna. Jestem grzesznikiem, ale dla Boga jestem pięknym. Jestem tym, który mnie z tej mojej
czarności, z tego mojego brudu chcę obmyć. Pytanie jest jedno, czy chcę pójść za Chrystusem, czy też to, czego nie zrobi Piotr, że będę się chciał przylepić do mojego grzechu, że wybiorę grzech wbrew Chrystusowi. Dać się wyciągnąć dzisiaj z ciemności do światła. Paweł pisał to o chrześcijanach, pisał to, co było też doświadczeniem świętego Piotra, tego bycia w światłości.